Nie, coś tam powiedział, coś się zeskał, kurwa, rozjebie go na ringu bez kitu, już teraz nie ma przelewek bez kitu. No napisałeś... Ale po co, gadajmy już ostatnio, po co jakieś argumenty, kurwa, krzywe? Tranquilo. Tomorrow you going down! Sunday! Saturday, baby, you going down! Steel! You going down! Steel! You going down! Steel! Yes, steel! And going down! Steel! You going down! Ja się patrzę na Denisa czasami i tam słucham, to trochę taki, jak ja taki sam byłem, nie? I zero jedynkowy, nie pasowało mi coś od razu, bu. Potem wracałem do domu, głowa mi parowała, mówię, co ja powiedziałem, coś tam, ale wiesz, ale tak już było, nie myślałem, nie? Najpierw robiłem, potem myślałem. Uważaj. Ja. Puść go! Mam... Dobra, pójdź już go, tak. Wojtek, you will be next, man! Jadę sobie 20 minut walki z siebie. Chociaż koledzy mi mówią, jak mnie tak widują. Oczywiście koledzy po fachu. Artur, ty masz chyba o 2 walki z sieniem za dużo. Ja mówię, co zrobić? Chciał dobrze mi doradzić, no dobrze dla niego, dla mnie nie. Chciał, żebym się zrzekł gipsowania, żebym nie gipsował. Ja mu trochę też powiedziałem parę zdań na ten temat. No i się trochę poróżniliśmy słowami, no i się widzenie zakończyło trochę wcześniej. Trochę się zdziwiłem, bo mówię, zawsze z nim był ten Pershing, ci wszyscy, no, oni zawsze mu tam pomagali i trochę się zdziwiłem, że tak, takie ma zdanie na ten temat. Wyrosłem, ja wiesz, kiedyś tam młody byłem, wiadomo, zasady się ma, ale ja bym tego tak nie traktował, no wiesz, Diego, każdy kto go zna, to wie, że jest strażakiem, jest mocnym chłopem, który naprawdę potrafi walczyć w każdej płaszczyźnie i to się ceni, prawda? A takie tam, czy to tam grypsowanie, czy nie grypsowanie, akurat w tej kwestii, co to ma za znaczenie? Trzeba też umieć przyjąć porażkę na klatę. Ja też przegrałem z Łukaszem, też miałem jakieś tam swoje sytuacje, które mnie gdzieś tam bardzo przytłaczały, ale przegrałem, dostałem w p***. I dziękuję, skończyłem.